Niektórzy wprawdzie mówili, że dzisiaj jest szansa na medal, no ten wyścig pokazał, że szansy na medal jednak nie było, że Finki były za mocne, za bardzo zdeterminowane, za bardzo nastawione na sztafetę, żeby myśleć o walce o brąz. Pytanie, czy było realne czwarte miejsce? Nie wiem, Amerykanek trzeba się było bać od początku. To piąte miejsce Polek, to jest najlepsze od czasu, kiedy się sztafetę biega na cztery zmiany, nie na trzy. I to jest takie potwierdzenie, że warto było tego czasu zainwestować w tę kadrę kobiecą poza Justyną Kowalczyk, dając jej zagranicznego trenera. Teraz ta kadra ma też do dyspozycji najlepszy sprzęt, który daje na starty ekipa Justyny i Sylwii Jaśkowiec. Te dziewczyny, jest im razem dobrze, kiedy biegają w sztafecie, mają wspólne interesy, taką samą determinację i mają ochotę jeszcze powalczyć w przyszłości o coś więcej. Dziś to piąte miejsce tak naprawdę jest dużo cenniejsze przez to, że ono zostało wywalczone przy dosyć takiej normalnej zmianie Justyny Kowalczyk. To nie były te zmiany Justyny, które widzieliśmy już kilka razy, że ona po zupełnie szaleńczym biegu dokłada bardzo dużo najgroźniejszym rywalkom, wyprowadza sztafetę gdzieś na miejscu medalowym, a potem te dwie następne dziewczyny próbują jakoś jak najwięcej z tej przewagi obronić, często bez powodzenia. Nie, dzisiaj każdy zrobił swoje i tak naprawdę najbardziej niezadowolona z siebie była Justyna, bo mówiła, że coś nie mogła się zgrać z nartami. Więc widać, że to jest już grupa coraz bardziej równoprawna i tak właśnie powinno być w sztafecie, która liczy na sukces.